Jak uczyć się łaciny? Oto jest pytanie. Witam serdecznie w nowym filmie. Eee, film jest związany z nauką łaciny. Znowu ta łacina bardzo we mnie siedzi, bo w tej chwili to jest ten język, którego najbardziej się uczę i drugi to jest uzbecki. Także uczę eee, angielskiego, niemieckiego, polskiego a uczę się łaciny i uzbeckiego. Ale łacina jest w tej chwili na pierwszym miejscu i najbardziej jakby leży mi na, na sercu. I teraz, ponieważ prowadzę fanpage łacina, dużo osób pyta mnie, jak się uczyć łaciny, od czego zacząć, gdzie, y, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać materiałów. A więc ten film będzie odpowiedzią, ale nie będzie odpowiedzią standardową. To znaczy, albo dla niektórych może będzie standardową, dla niektórych nie. Po pierwsze powiem skąd y, parę te, te rzeczy, o których będę mówił zaczerpnę. Pierwsza rzecz to jest moje doświadczenie jako osoby, która się uczy języka y, języków. A drugie, y, druga rzecz to, to jest osoba, która uczy języków. A więc jako uczący się, który przeszedł różne metody, i jako uczący innych, który może jak mogę też testować pewne rzeczy, na, nazwijmy to testować na moich uczniach. Oczywiście po to, żeby dostarczyć im jak najlepszą, e, najlepszą jakość nauczania. E, to jest jedna rzecz. Druga to jest mm, kurs e, z Arizona State University, który przygotowywał do certyfikatu, który mam, TESOL. To jest Teaching English as a Second, to Second Language, coś tam. E, students of... Jakoś nie pamiętam tego skrótu. Anyway, e, to plus... Plus y, studia filologiczne, plus y, doświadczenie w nauczaniu, y, plus znajomość takich badań jak Stephen Krashen, Language 2 na przykład w tej książce. E, o, pod, o tych rzeczach też powstała. To jest mag, magister, nie licencjat tego typu, znaleziony w internecie. Wydrukowałem sobie kto zainteresowany może przeczytać, bo staram się nie zapomnieć tej, dodać w, bio, w bibliografii e, no mnóstwo różnych, tam Steven Crashen też udostępnia e, sporo rzeczy dobrych do przeczytania w tym zakresie i jeszcze chciałem się podzielić o taki artykuł znalazłem e, niedawno który może być interesujący a właśnie o o tym co w łacinie można zastosować. I oczywiście to, yy, to, co mówił chociażby Jan Oko komentując na początku wieku, jest mój krewny, e, pewien wykład na temat tego, jak nauczyć łaciny. E, to są przemyślenia, to są źródła, nie zawsze się ze wszystkim muszę zgodzić. Natomiast jeżeli chodzi o naukę łaciny, to oczywiście pytanie jest, co jest naszym celem. Natomiast. E, Poza tym, że ono jest bardzo istotne, to tak naprawdę nie będzie zmieniać e, e, za bardzo sposobów, w których się uczymy, e, szczególnie na początku, niezależnie, czy byśmy powiedzieli, że chcemy rozmawiać po łacinie, pisać po łacinie, czy czytać po łacinie. E, to aż takiej różnicy wbrew pozorom nie ma, według badań naukowych, e, przynajmniej nie, bo istnieje metoda gramatyczno-tłumaczeniowa i z nią w Polsce najczęściej można się spotkać z takim podejściem, że należy wziąć tradycyjny podręcznik i go po prostu przejść. Według wszystkich badań, yy, które zostały wykonane, jest to podejście nieefektywne i nie prowadzące do prawdziwego rozumienia. Owszem, po jakimś czasie yy, ktoś, kto w ten sposób pracuje, będzie w stanie tłumaczyć teksty, ale nie będzie w stanie rozumieć tekstów rozumieć na zasadzie otwieram książkę i czytam. To, co ja bym chciał na przykład osiągnąć w łacinie, to oczywiście ja mam zainteresowanie w takie, nazwijmy to, lingwistyczne, więc mnie język jako taki też interesuje, jak działa, jakie, jakie są tam zjawiska gramatyczne może zachodzą, ale ja chcę sobie wziąć na przykład co na przykład? O! Takiego Horacego udało mi się niedawno za... Pinac. Bardzo tanie kupić. Taką ładną książeczkę z 1860 roku. Dałem coś, to w sumie wyszło około 20 zł. No i mam tutaj. E, Opera omnia Horati i flaki. I ja chcia, chcę taką książkę po prostu usiąść i przeczytać. Ja nie chcę siedzieć i się zastanawiać. A tu jest. Jak on tu fajnie koniunktiwusa użył. O supinum. Proszę bardzo, jaki ładny ablativus, abs, ablativus absolutus. No, nie tak czytamy. Jeżeli czytamy książkę, to czytamy ją dla przyjemności, dla przyjemności poznania obcowania z myślą. E, ja bym tak chciał. Ja chcę sobie siąść z literaturą e, rzymską czy łacińską, przepraszam, łacińską. To jest dużo szersze pojęcie. I. E, no i sobie ją czytać. A w tym celu. Muszę się, przede wszystkim, pierwszym principium, to, to to trwa. Znaczy mamy przez, ale to jest jakby w każdym języku, mamy takie wyobrażenie, może niektórzy, przez to, że pojawiają się oferty, język angielski w 30 dni, coś tam w dwa tygodnie. Ja już tylko czekam, Sita była chyba w tydzień, a czekam, kiedy ktoś powie, że cały język w, w jeden dzień, a może w godzinę. Są metody 300 najbardziej podstawowych słów, 1000. One nie do końca moim zdaniem się sprawdzają. Znaczy, sprawdzają się do posługiwania się taką bardzo komunikacyjną, na poziomie byle przekazać, na tym poziomie komunikacyjnym, byle przekazać jakąś informację. Znam te 1000 podstawowych słów, dam radę. Z nami rozumiem je dosyć dobrze. To też jest kwestia pytania, oczywiście, co to jest słowo, czy to jest. Związek, jeżeli na przykład mamy e, nie wiem, tak na przykład dzień dobry, to są dwa słowa czy jedno słowo. Ja bym to traktował jako jedno słowo w tym wypadku, bo ono pewien konkretny, ma konkretne znaczenie w tym związku. A odmienione słowa ja bym osobiście traktował jako osobne słowa w tym takim procesie nauczania się, nauczania, uczenia się. Natomiast moim zdaniem do takiego swobodnej lektury, swobodnej lektury dzieł to jeszcze jest mało i jeszcze dużo, dużo dużo pracy jest, więc yy, to nie jest tak, że po pół roku będziemy swobodnie czytać. Yy, oczywiście metoda gramatyczno-tłumaczeniowa powie, że panie, po pół roku to pan ze słownikiem i gramatyką Cycerona przeczytasz. Ale to nie jest swobodne czytanie. Swobodne czytanie polega na tym, że ja nie potrzebuję gramatyki, nie potrzebuję słownika, ja po prostu siadam i czytam. Ja rozumiem 98% słownictwa Resztę mogę wyłapać z kontekstu. Eee, to jest swobodne czytanie. Ten, także ja mówię o czymś takim. I teraz co zrobić, żeby ten cel osiągnąć? No, zgodnie z tym, co mm, na przykład właśnie badania Stevena Kraszena wykazują, dobrze by było zacząć od silent period i total physical response, czy total body response. Różnie się zetknąłem. Na czym by to polegało? Total e, body response czy physical response polegałoby na tym, że ktoś nam mówi, co robić na początku, i my odpowiadamy naszym ciałem. E, czyli e, jeżeli ktoś nam mówi, wstań, to wstajemy, siądź, siądźmy. Według, e, według badań, osoby, które od tego zaczynały, mają to, taki sam lub wyższy poziom rozumienia tekstu po trzech miesiącach nauki, dobrze przeprowadzonej nauki, e, niż jak. Yy, jak osoby uczone innymi metodami. Przynajmniej taki sam, więc to już mamy yy, mamy plus. Yy, zaraz postaram się zacytować. Yy, 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 tak, mimo że further despite the fact that TPR students had little systematic training in reading and writing, they performed in those areas as well as the controls, czyli, oso controls, czyli osoby, które Uczyły się, nazwijmy to standardowymi metodami. Więc mamy metodę, którą można zastosować. Mi ona bardzo osobiście odpowiada, bo odpowiada czemuś, co jest naturalne w języku. Po pierwsze, najpierw uczymy się rzeczy konkretnych, namacalnych, czyli uczymy się przedmiotów. Książka, książka, dwie książki. I w ten sposób, i nasz mózg w ten sposób to przyjmuje. I do tego no, ten ruch powoduje, że nam się sytuacje kojarzą. I od razu podświadomie uczymy się form gramatycznych. Czyli nie trzeba wykładu gramatyk, gramatyki. Tego jak ja powiem idź. To wiem o co chodzi, bo to znaczy rozkaz. To jest rozkaz idź. A nie a nie, prośb, a nie pytanie na przykład. Tak. No, w samodzielnym procesie nauki może by to być trudne. Można by próbować wziąć. Jeżeli ktoś ma trochę więcej pieniędzy, no bo, kosztuje podręcznik, forum. Ja osobiście, gdybym prowadził kurs łaciny, to bym zaczął od tego podręcznika, przerobił ten, a potem e, rzucił się o na familia Romana. Ale ten i tutaj, te szczególnie początkowe rozdziały, to są to są jakby przygotowania do takiego e, total physical response, total body response. A więc, nie wiem, może by można było sobie, sobie samemu wydawać te komendy i, i, i próbować wcielać to, yy, to w życie. Komendy, to trzeba sobie wtedy bardziej użyć wyobraźni, że to jest właśnie rozkaz jakiś. Yy, albo przepisać to na kartkę, przerysować z tymi obrazkami, losować kartki i robić to, co mi ta kartka rozkaże. Może by i tak było. Natomiast, jeżeli ktoś już się by zdecydował na to, ten podręcznik to jest dołączona płyta, więc część nagrań można sobie oczywiście jeszcze e, część dialogów można sobie odsłuchać. No i e, nie, ma, nie kojarzę, żeby był, bo tu nie ma klucza, nie kojarzę, żeby był w internecie, może jest, nie pamiętam szczerze mówiąc, do tych ćwiczeń, ale e, osoba, która się uczy sama, e, no mogłaby w ten sobie taki ten podręcznik przerobić. Natomiast to, co bardziej jest możliwe, to jest tak zwane silent period, e, bo to można by sobie zrobić samemu. I do tego polecałbym osobiście E, nagrania do tego podręcznika, to znaczy tu, teksty z tego podręcznika są czytane przez, Skor przez osobę ukrywającą się pod e, imieniem Skorpio Martianus. To jest e, Amerykanin, który można powiedzieć jest wysoce się specjalizuje w, w kwestiach fonetycznych, w mowie i bardzo dokładnie bada porównuje. E, no jak ta wymowa w praktyce wyglądała, czyli czyta te wszystkie książki i opracowania, które powstały, no i stara się na jak najwierniej oddać tą rzymską wymowę cycerońską, która mi osobiście najbardziej odpowiada. Ja też staram się takiej wymowy takie wymowę używać. Oczywiście jak ktoś chce inną, no może, no nie można zabronić, natomiast ta wymowa cycerońska, powiedzmy, staje się pewnym, Światowym standardem w tej chwili, ale jakby to nie, nie, nie w tym rzecz. Można używać każdej i tutaj nikt nie będzie miał żadnych pretensji. Natomiast no to jest zrobione w tej wymowie i co tu jest fajne? Można sobie zamknąć ten podręcznik, nie oglądać wideo, bo tam jest tekst. E, jedyne co w podręczniku, no to można sobie na mapę spojrzeć na przykład, na obrazy i słuchać. I osłuchać się przynajmniej z pierwszymi dwoma, trzema lekcjami, chociaż parę razy je przesłuchać, żeby żeby tak otrzaskać się z językiem. Ja bym oczywiście mam w głowie takie, takie filmy, zrobienie takich filmów, które mogłyby w tym silent period pomóc w nauce e, osobistej. No i jak już to zrobimy, albo bez tego, jeżeli ktoś chce, rzucamy się na na to, co żeby się uczyć jak co robić. Po pierwsze, nie, nie trzeba mieć naprawdę podręcznika po polsku. Dlaczego? Bo jest ten podręcznik. On jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry do samodzielnej nauki. Co, co robimy z tym podręcznikiem? Otwieramy sobie na pierwszej lekcji Imperium Romanum. Włączamy sobie film od Scorpio Martianusa i słuchamy i czytamy oczami. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt, Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia in Graecia, et Graecia in Europa sunt. I to sobie tak leci. I sobie to tego słuchamy, czytamy, oczami potem możemy drugi raz to czytać, żeby spróbując dokładnie zrozumieć z kontekstu, bo mamy obrazek na no, słowo Roma, Italia. No, są zrozumiałe, myślę, że dla Polaka, jeżeli nie, no to powiem, że Rzym jest w Italii, Rzym, Roma, in w Italia, Ita w Italii, in Italia, est, jest. No, resztę to już potem można sobie właśnie z kontekstu wyciągać. Na marginesie są różne pomoce, nazwijmy to naukowe, żeby czy takie dydaktyczne, żeby słówka lepiej zrozumieć są dwie, dwa, dwa podejścia tutaj no, ja bym optował za tym, że najpierw sobie słuchamy tego raz czy dwa razy potem tak powolutku czytamy, żeby to zrozumieć jak najlepiej i dwa, trzy razy czytamy tu jest też potem wytłumaczenie grama gramatyczne które też trzeba sobie przeczytać i zrobić ćwiczenia do tego i dopiero jeżeli to parę razy prze przeczytamy przetworzymy już naprawdę naprawdę nie mamy zielonego pojęcia co jakieś słowo oznacza słownikowo to sięgamy do słownika no wydaje mi się że to jakby taką ostateczność warto byłoby traktować po to żeby język był językiem żywym w głowie czyli takim który je, żeby głowa nasz mózg nie musiał go przetwarzać przez e, no przez inny język przez polski w tym wypadku mm. Także ten. No, i tu możemy sobie tak jechać przez ten podręcznik i go. No, tu za wiele, powiem więcej, nie ma. Czytamy, słuchamy, czytamy, słuchamy. Do tego są wydane ćwiczenia. Jeszcze dodatkowe, to znaczy w samym podręczniku są ćwiczenia, i tu są ćwiczenia. To jest najlepszy, najlepszy zakup. To, czego można znaleźć w PDF-ie gdzieś w internecie, to wam nie powiem, ale sami sobie znajdziecie. No, i te ćwiczenka, te akurat sobie też można zrobić. Nie ma do tych ani do tych wprost w tych książkach klucza, więc należałoby może jakoś sprawdzić to ze sobą. Jest klucz, jest taka książka dla nauczycieli, jest i tam jest klucz, można kupić na Amazonie. Nie ja wszystkie linki amazonowe zostawię, zostawię pod filmem, więc możecie sobie zobaczyć. Te książki, albo kupić na Amazonie, albo może uda Wam się kupić na Allegro, chociaż z mojego doświadczenia na Amazonie bywają tańsze. A co je, i to można, jakby można jechać przez te podręczniki i, i, i cały czas to, to robić, i bardzo dużo osób to robi i na tym wygrywa. Ja bym natomiast jeszcze uzupełnił to o tak zwanym co się nazywa extensive reading, czy takie czytanie bardziej dla przyjemności. Po paru rozdziałach. Hmm, przyjemności, czyli już bez tego takiego intensywnego powtarzania, wielokrotnego sprawdzania, może, chociaż też można to, ale to zrobić po paru rozdziałach. Nie wiem, na przykład po pięciu strzelam. No, po paru. Można sobie y, sięgnąć po rzeczy inne kursy, y, które mają w sobie dużo tekstów i historii. Takim przykładem będzie Cambridge Latin Course. Udało mi się go w Oxfamie, to jest taka sieć sklepów charity w UK, e, kupić o, za 4 funty. Więc naprawdę okazyjnie on niestety jest droższy. E, ale go też zalimpuję na Amazonie, jak ktoś będzie zainteresowany, polecam. Po, dlaczego polecam ten, bo go przeczytałem i to jest ciekawa historia. Jest e, historia Rzymianina z Pompeji i rodziny no, Pompeje. Wiemy, co się tam Stało, a w książce to się stanie. I powiem, że ta historia jest na tyle wciągająca, że ją sobie człowiek chętnie przeczyta. Ja bardzo chętnie też przeczytałem sobie takie krótkie, tu są po angielsku wyjaśnienia kulturowe, nazwijmy to na dany temat. Natomiast one są jak gdyby mniej potrzebne ze względu na to, że one są po angielsku, a my się uczymy łaciny. Natomiast jeżeli ktoś nie chce kupować tej książki, to są na serwisie archive.org E, inne pozycje i tu podam przy, przykłady. One są za darmo do pobrania jako PDFy y więc, e, więc super dla nas. Na przykład taka książeczka Julia. Julia, read. E, te wszystkie rzeczy są też e, zlinkowane. Ja też zlinkuję całą taką stronę z różnymi materiałami do, do ćwiczenia. Do, do czytania i do różnych rzeczy. E, I te teksty, w tej Julii na przykład, o, nie wiem czy widać, to są teksty też zaczynające się od najprostszych, czyli zaczynamy od słówek: Julia Puella Parła est Propeoram Maritimum habita Habitat. No i oczywiście, taki tekst, jak sobie raz przeczytamy, czy drugi, możemy nie rozumieć wszystkich słów, i wtedy te słowa sobie. Już sprawdzamy, czy w słowniku łacińsko-polskim, czy na końcu tej książeczki mm, o, jest też słownik wszystkich słów, które są nowych słów, które się pojawiają w danej czytance. Więc tylko, że to jest łacińsko-angielskie, więc można się posiłkować. Tak, posiłkować nie. Ja proponuję przeczytać sobie to najpierw bez słownika, i one są. Taki na przykład ta, pierwszy, taka, taka historyjka ma cztery, cztery fragmenty. Przeczytaj sobie całą po tych paru lekcjach z y, Familia Romana. Z jakiś czas przeczytaj ją jeszcze raz i jeszcze raz, bo te słówka będą wpadać, może za drugim za trzecim razem dopiero słownik. No i innym przykładem tego jest y, Karoluset Maria. Y, y, o. No i też mamy, mamy troszkę inne historyjki, ale też Hikes Poer. Z obrazkami jakimiś, czy hikes. hikes.pw, co ja gadam, Co ja gadam, Jakie eee, Tak, także to, to nam daje, moim zdaniem, do tych książeczek jest, jest trochę pewne oczytanie się. A oczytanie się, takie w tym czytaniu, no jest potrzebne do czytania. No, żeby umieć czytać, trzeba czytać. Nie ma rady. Najlepiej od prostych tekstów. Z mojej praktyki wynika, że czytanie najlepiej wychodzi nam wtedy, takie extensive reading, kiedy czytamy z trochę niższego poziomu ni niż ten, na którym jesteśmy, a więc e, przerabiamy to i robimy jakby czytanki z niższego. E, oczywiście, no jeżeli ktoś jeszcze się chce wesprzeć, to, to tym podręcznikiem, no on jest trochę drogi, kosztuje. I tak bym sobie to widział. Ca cały czas czytamy Familia Romana, słuchamy Skorpio Martianusa, robimy to. Potem Zaczynamy słuchać e, innych materiałów, które robi Scorpio Martiano. Zaczynamy słuchać e, materiałów z e, latinitium.com, na przykład. Czy, e, czy pro, e, jak ktoś woli wymowę taką klasyczną polską, to Noctes z pani doktor Katarzyny Ochman. E, ona czasami też jakieś podcasty robi po, e, po łacinie. Dlaczego to jest ważne? bo wydaje się, że ale po co ja tyle będę słuchać, skoro ja chcę czytać. A po to, że nie tylko wtedy będziemy uwięzieni przy naszym biurku, bo będzie trzeba mieć książkę ze sobą, ale jeżeli ktoś pójdzie na spacer z psem, będzie jechał do pracy, do szkoły i będzie mógł słuchać czegoś, tego podcastu na przykład na telefonie, no to ma ten dodatkowy czas na naukę. No nie oszukujmy się, że dla wielu osób, które chcą się samemu uczyć łaciny, to nie jest... To nie jest coś, co, za co im się płaci. To jest po prostu fajne hobby, bo ktoś chce rzeczywiście poznać tą kulturę, te teksty, więc działa w ten sposób. Myślę, że naprawdę dużo, dużo można się nauczyć w ten sposób, przyjemnie i jeżeli i zależnie od intensywności, to można osiągnąć ten, ten moment, bo ja już to widzę z własnego doświadczenia, że już zaczynam czytać teksty. Autentyczne. Yy, po prostu czytać. Znaczy, siadam i już wiem, o co Kaman, o co tak kolokwialnie mówiąc, wiem, o co chodzi. I to jest bardzo przyjemne, bo ja nie muszę wtedy mieć pod, yy, słownika, a zaczynam, yy, zaczynam rozumieć. Jeżeli ktoś mimo wszystko yy, chciałby jakoś w trakcie tego, jeszcze się podeprzeć czymś po polsku, bo ma jakąś taką potrzebę lepszego zrozumienia gramatyki, czy, czy wyjaśnień tego typu, to mogę polecić dwie rzeczy. To są książki Disque Latine Adin, jeden. Albo Lingua Latina, Łacina bez pomocy Orbiliusza, Lidii Winniczuk, Jako drugą książkę. I tutaj jest taką bardzo tradycyjną, gramatyczno-tłumaczeniową metodą wszystko wytłumaczone. Nie rzucałbym się na to, nie polecam tego osobiście, bo radziłbym raczej przebrnąć przez łacińsko-łacińską wersję z ewentualną tam pomocą e, raz na jakiś czas polskiego słownika. No ale jeżeli ktoś bardzo chce, to taka jest możliwość e, też. Oczywiście potem na wyższych poziomach za zaawansowania inne książki dochodzą, ale jeżeli będziemy, to jest też dlaczego ja polecam kilka różnych rzeczy, bo gramatyka y, to jedno, a drugie, w, przez czytanie różnych prostych książek, mimo wszystko trochę to słownictwo będzie nam się rozszerzać, bo wiadomo, że w każdej z tych prostych książek no, jakoś ten korpus taki główny będzie się powtarzał, ale dalej będą, będą też nowe słówka i one mogą nam potem ułatwić zrozumienie tych tekstów, no bo ich po prostu będzie więcej, one się będą powtarzać w różnych kontekstach, więc łatwiej będzie nam zapamiętać. No to tyle. Mam nadzieję, że film wam jakoś pomógł. I będziecie mogli, mm, będziecie wiedzieli, mniej, jak, jak uczyć się łaciny, jak samemu e, zabrać się do tego. Tak jak mówiłem, to wynika z moich doświadczeń e, i jako osoby uczącej języków obcych, i jako osoby uczącej się języków obcych, że ta, ten sposób e, i jest przyjemny, e, i, i efektywny, i pozwala w miarę krótkim czasie, po roku, po, po dwóch, zależnie od in, intensywności, mówimy tu. Nie mówimy tutaj o może godzinie tygodniowej, tylko czymś więcej. Naprawdę siąść i, i coś poczytać, a nie, a nie tylko y, tłumaczyć mozolnie ze słownikiem i szukać, a gdzież to orzeczenie jest w tym zdaniu, bo y, świadomość tego, że to jest orzeczenie, wcale nie pomaga nam y, jakoś specjalnie w zwykłym takim po prostu rozumieniu myśli. Tego, co nam autor chciał przekazać. Dobrze, to dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Jeżeli się podobało, to zostawcie, proszę, ten, tego, tego kciuka w górę. Jeżeli macie jakieś uwagi, pomysły, to piszcie w komentarzach. To oczywiście jest moje podejście, moja sugestia. Są, jest, jest wiele różnych metod i podejrzewam, że można by jeszcze wiele innych usprawnień, wiele usprawnień dodać do tego, do tego co powiedziałem, i ja jestem bardzo zainteresowany tym, jakby to jeszcze można było ulepszyć, bo nie zawsze nie zawsze to co naj, najskuteczniejsze jest najlepsze, bo ważne jest też, żeby nas nam to dawało frajdę. Bo jak będzie frajda, no to będziemy mieli większą motywację do dyscypliny, do tego żeby to robić regularnie, a jeżeli nawet metoda byłaby super dobra, ale lekko delikatnie mówiąc, e, znaczy super dobra w sensie szybkości, ale bardzo demotywująca, no to możemy nigdy nie dotrzeć do końca, więc więc każdy coś musi znaleźć dla siebie. Piszcie w komentarzach, wtedy inni też z tego z tego skorzystają. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Papa. If you like my videos, please subscribe to my channel. This will really help me a lot. Find me also on other social media platforms like Facebook, Twitter, Mind and many others. Let's keep in touch. See you next time.